Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Fallout New Vegas. Aktualnie udajemy się do nierozbitego wraku, tylko radia Samotny Wilk. Które to radio jest mniej więcej w tę stronę, zatem myślę, że jeżeli będę się trzymał tej ściany i w odpowiednim momencie skręcę. To dotrę do celu, ale i nie dotrę. Albo i dotrę, bo tutaj coś jest, coś co przypomina mi niby radio Samotny Wilk. Bo ma dwie anteny. Albo nawet więcej anten. Wejdźmy do środka i sprawdźmy, co można tutaj zyskać. Kapsel z gwiazdką na przykład można uzyskać. Kolejny. Podręcznik przetrwania na pustkowie, czyli nasze przetrwanie rośnie o 4. Dokładnie. I muszę zapauzować. Okej, dobra, więc znowu jestem i wracamy. Znaleźliśmy kapsel z gwiazdką, to będę bardzo przydatny. I teraz udajmy się do, powiedzmy, wraku w kanionie. Czyli mniej więcej w tę stronę. I notabene wygląda na to, że wraz z odkryciem wraku w kanionie na południu będziemy mieli zakończone wszystko. Przynajmniej na to będzie wyglądać. Więc sobie odkryjemy wrak w kanionie. Chyba Weronika albo ktoś zabił jakiegoś gekona. To takiego chyba dorosłego. Którego na przykład ja w ogóle nie zauważyłem. Nawet gdyby nie monitorował, to ja miałbym tutaj częste tak zwane jumpscary. Bo ja lezę we ciebie ślepo, nieuważnie. Nie patrząc się, czy te podziwnicy są za mną, czy przede mną. Bo po co? No i tutaj jest zgliczowany DLC. Tak, przez ilość modów DLC mi nawaliły. I nawet wolę tutaj nie wchodzić, nie sprawdzać, bo mi się coś spierdzieliło. Bo takie wykrzykniki oznaczają tylko jedno. Spierdzielone DLC. Podstacja Eldorado będziemy musieli odwiedzić w wątku głównym, bo mogę sobie nawet zostawić. A te lokacje, to co to są za lokacje? Jakieś nowe. I czy one są warte zwiedzenia? Sprawdźmy, moi drodzy. Random of Wolnie VLK. Ranger William. Sir?
Czyli ty mi nie masz absolutnie totalnie nic do powiedzenia. Ty, żołnierz RMK. Czyżby mała i nic nieznacząca lokacyjka? Strażnik RMK. No to już więcej. I nawet po stronie Legionu macie jakiś niewielki obóz. Bull Headquarters. Odwiedźmy wasze kwatery. Co macie na kwaterach? Kradniemy wam to, co macie. Jeżeli macie coś ciekawego, na przykład szansę też parille. Kto zobaczy szansę też parille, to wam podpieprzę. No, macie zepsute nowe bojowe. Jesteście zajebiści, kocham was. O, ale przynajmniej macie nieco amunicji. I może nieco zapasów medycznych. Skintag i antyrad, dziękuję. Co jeszcze? Trupa w wannie macie. Dobra, dwa skintagi, wezmę. I nuka cola Quantum, której nie pijam, bo nie daje kapsli z gwiazdką. Dobra, wejdźmy na górę i sprawdźmy, co macie. We got ourselves a little Ranger family reunion now. Time's right for a feud. Tak, warto jak opitole was wszędzie za sobą. Sir? A, czyli macie tutaj nawet NPC imiennych, którzy nam notabene nie są w stanie nam powiedzieć nic konkretnego, dobra. Skok na dół i wychodzimy. To sprawdzimy sobie jeszcze ten domek. No. O, apteczka. Antyrad i radix bierzemy, bo ona nam się nie przyda. A i to już są zastrzeżone rzeczy. Dobra. Więc skoro są zastrzeżone, to ich nie ruszam. I czy tu można wejść? To jest pytanie. Bullhead Server. Co wiara bunkier? Mogę to wziąć? Mogę. Dziękuję, że mogę to podnieść. I się na mnie nie wściekaw ani nie rzucaw. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Oj, rozsypało się odlot. Medex i Steampunk. Sir. Jakie assistant for the NCR expedition? Ja tutaj nie widzę żadnego przejścia do żadnej ekspedycji. Nie ma nawet opcji dialogowych, które by na to wskazywały, więc what the fuck. Nie ma tutaj chyba nigdzie przejścia, ni wyjścia żadnego, więc what the fuck tym bardziej. Dobra, teraz Oasis Cavern sobie sprawdzimy. W workach ewidentnie, ekstremalnie nic nie macie.
A moja kobieta gdzie tam leci? Tamtą stronę. Czemu? Nie wiem, nie zrozumiesz. Nie obejmiesz i nie pojmiesz tego umysłem. Kim wy jesteście, moi drodzy? Czyli wy macie do powiedzenia tylko tyle. Witaj w naszej małej oazie. Siema zią. Z tobą nawet nie da się pogadać, bo się nie uaktywnia dialog. Pewnie ty jesteś najważniejszy i ty jako jedyny nie masz opcji dialogowej, bo gra ci nie doczytała. Czy ja właśnie wlazłem w skałę? Bo nie widziałem, że tu jest. Mogę sobie pogratulować bycia idiotą. Cavern Oasis. Tutaj macie niby wejście. Ale ja sobie zrobię save'a. Jeżeli to jest tak zaprojektowane, że gra, jeżeli ta lokacja niby bonusowa, mod, jest tak zaprojektowana, że gra włazi sobie radośnie w skałę. Ja będę nie wiedzieć, co tu jest dalej. What do you need? Zero opcji dialogowych. O, czyli dotrzymaliśmy zadanie dodatkowe w Balut 74. Zajebiście, moi drodzy, zajebiście. Czyli jednak jest jakiś quest dodatkowy z modów. Pod tytułem Explore the Vault 74. Ale najpierw sprawdzę wam te, jak to nazwaliście, Little Oasis. I po sprawdzeniu Little Oasis, że nic tam nie ma, mogę tylko i wyłącznie stąd wyjść, ale przynajmniej dostałem questa. Tak, mam questa, moi drodzy, nie zawaham się go użyć. Zadania we Vault 74, gdzie to jest? Tutaj, więc udajmy się tam. I skoro mamy zadanie na Vault 74, albo udamy się tam jedynie, bo najpierw jeszcze jest po drodze Camp Willow. I czy jest jakiś questów, tutaj nie będzie, bo jeden quest mamy, moi drodzy, jeden quest mamy i nie zawaham się go użyć, moi drodzy. Albo, wiecie co? Legioniści. Aha, czyli tutaj byli legioniści. Spoko. Zadobij go. I mieliście dużo dinarów legionu. Czyli tutaj paru legionowych trepów do postrzelania sobie. Tu mieliście, widzę, więzienie. Czyli nic ciekawego. Fawka na to, co tutaj jest? Ale tu tutaj migra mówi, że to kradzież by była, jakbym to ruszył, jakbym to dotknął. Magnum i tutaj 10 mm wezmę sobie, pożyczę jak najbardziej.
Dlaczego? Bo mogę, więc sobie pożyczę. A i tutaj był niby obozer LK, ale skąd się tutaj wziął Legion? Notabene nic nie dziwię, że się wziął, bo to 2 metry pod ich obozem. Notabene słabo pilnują swojego obozu, z którego ja mogę tam wparować im. Oho, widzę, że Idi ma iście mordercze zapędy, a robi się wieczór, więc ja powiedzmy te 10 godzin bym tutaj przepierdział. Po to, by zrobił się dzień. Poranek piękny, ładny. O, idealnie. 329, możemy zatem dalej eksplorować. Tumbleweed Clinic. What the block? Jak to przeszukaj? To ci wezmę naboje. Skoro ty robisz zaszafkę. NCR Ranger, który robi zaszafkę. Czyli jednak tutaj występują pewne niedopracowania, bugi, błędy i tak dalej. I nie jest tak różowo i kolorowe, jakby się wydawało. Tu drabina jest urwana, a tutaj jak się podejdzie kawałeczek, powiedzmy, czy można dojść do Oasis Cavern, czy nie? O, Golden Geckony czy Deathclawy? I to w dużej liczbie. Sobie spulowałem. Brawo! Z od razu lepsza pukawka i V. A, są młode Deathclawy, to jeszcze nie jest takie ryzyko. A, to jest już duży Deathclaw. To jest chyba młody, ale też groźny, ale też nie należy go lekceważyć. No, nie w nogi, w łeb. V jeszcze raz. Okej, czyli temperatura w odcinku nam się podniosła. A tam zdaje są dwa kolejne, tam gdzie zdaje, więc weźmy sobie ręczny karabin maszynowy. Weronika, nie ma obijania się, nie mamy, że to były szpony śmierci. Nie ma opierdzielania się, idziemy dalej. Tutaj jeszcze powinny być dwa. Nie ujdą mi, nie umkną. Nie pozwolę im umknąć. Gdzie uciekacie? Nie ma uciekania. A, to jak są tak, to ja mogę użyć tego, czyli broni specjalnie zaprojektowanej do zapierdzielania szponów śmierci. Jeden spadł. Ostatni pocisk musi być celny, musi trafić. Idealnie. Weźmy sobie Thompsona, powiedzmy. I zejdźmy i zobaczmy, czego pilnowaliście i czy w ogóle czegoś pilnowaliście. Czyli warto tu podejść, chociażby dlatego, żeby zapierdzielić te szpony śmierci.
Mieliście, widzę, masę szczątków, które obgryźliście, ale widzę, że to widzę, że warto było tutaj podejść. Tutaj macie, widzę, jaja w pona śmierci. A te 400 sztuk złota. Znaczy jest 400 kapsli. Nie sztuk złota, to nie RPG rozgrywającej średniowieczu, goddammit. No właśnie, że tutaj poza tym statkiem, którym wesołym, to sobie radośnie zabiłem, nic nie było. Więc, moi drodzy, na razie nie udamy się do Vault 74, w którym mamy zadanie, bo udamy się w następnym odcinku, tylko jeszcze sobie doeksplorujemy lokacji. Kim ty jesteś, przyjacielu? Outcast. Ty też jesteś Outcast? Ty też jesteś Outcast. Wyglądacie mi na zbuntowanych paladynów z Bractwa Stali. I to tak bardzo wyglądacie mi na zbuntowanych paladynów z Bractwa Stali, że bardziej mi wyglądać na nich nie możecie. No to tutaj jest sama nazwa, Skrzynia Bractwa. I czy któryś z was ma coś do powiedzenia mi? Nope. Widzę, że nie macie mi nic do powiedzenia ciekawego. Szkoda. Hej, spodziewałem się, że otwieram worek i tutaj wypada mi karabin plazmowy. No to będę to lewituje w powietrzu. Ale czego on oczekiwał twórców modów? Nie są profesjonalni twórcy gier, więc... Tutaj wejście gdzieś, które mam zarosło było. Tutaj prycza, czyli ogólnie skromnie, bardzo skromnie sobie tutaj egzystujecie. Bo to niby jest, wygląda jak wejście do krypty, ale to nie jest wejście do krypty, to jest wejście do jakiejś jamy. Czy wiesz, czy ta trójka nie zdążyła wykopać krypty? Dobra, przejdźmy się do Verif. I myślę, że po zbadaniu Verif zakończymy odcinek, a w następnym odcinku zajmiemy się... O, dzień dobry, wodniak. Dużo wodniaków, bardzo dużo wodniaków. Kolejny. Dzień dobry. I tu jeszcze jeden. Dzień dobry. Czyżby mniej moim towarzyszom tak szybko weszła ta walka? Tak szybko i sprawnie, czyżbyśmy ją zrobili? Moi drodzy, no nie wierzę, nie wierzę. Gdyby nam tak sprawnie to poszło. Blankowy, gran zapalający, mina plazmowa. Może być. Chociaż wolałbym Sunset Asparille. I cóż, czyżby tutaj było Berry? A nie, tutaj są tylko jaja wodniaków. Czyli wodniaki miały tutaj swoje gniazdo, tudzież miejsce gniazdowania. Tudzież swoje siedliszcze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę lokację. Zdaje się, że jeszcze tutaj wyjdę za zakręt i tam mamy już Hooverdam, o którą będzie się toczyła intensywna bitwa, batalia krwawa. Pomiędzy RK, Legionem i armią robotów pana House'a prowadzoną przeze mnie. Dobra, myślę, że skoro Verif mamy sprawdzony, to będziemy musieli tutaj sprawdzić te dwie lokacje, to myślę, że w następnych odcinkach. Udam się do Vault 74, które będziemy eksplorować już, myślę, że moi drodzy, w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.